Andre Norton, opowiadania ze świata czarownic. Michael Winkle, wilkołak. Przez cały rok mchowej niewiasty do nas, mieszkańców krainy Dolin, dochodziły wieści o psach Alizonu i ich dziwnych sprzymierzeńcach za morza. Wszystkim było wiadomo, że zwiastuje to wojnę, jak burzowy chmur nad horyzontem, ale chociaż panowie każdej z Dolin zadbali o zapasy żywności i o szkolenie ludzi, do ostatniej chwili nie sprzymierzali się ze sobą. Jesteśmy dumną, upartą i niezależną rasą. Takie układy są obce naszemu myśleniu. Zdarzyło się jednak, że pan Torak zamku Els, mój ojciec, wyruszył w podróż na południe w kierunku frontu, jeszcze przed niechętnym sprzymierzeniem dolin. Els żyło w pokoju przez wiele lat, nie licząc drobnych potyczek z opryszkami z wielkiego pustkowia. I chociaż był to spokój, za którym tęskniła większość ludzi, drażnił on ognisty temperament mojego ojca. Wśród jego przodków byli sulkarczycy, o czym świadczyła jego silna budowa i śniada cera. A to w pomieszaniu z dziedzictwem krainy Dolin stworzyło człowieka rwącego się do działania, któremu nie wystarczało polowanie i fechtunek. Dlatego kiedy do krainy Dolin przeniknęły pierwsze raporty o najeździe na wyżynę Hallak, pan Torak zebrał niewielką grupę wojowników i przygotował się do wymarszu. Gdy wezwał mnie do swojej komnaty na tydzień przed odjazdem, ośmieliłam się pomyśleć, że zabierze mnie ze sobą. Weszłam do jego sypialni. Ojciec stał przed oknem. Zimne powietrze miesiąca śnieżnego ptaka wnikało do pokoju jak mgła. Wzywałeś mnie, ojcze? Odwrócił się i spojrzał, jakby widział mnie po raz pierwszy. Jak nieznajomy, który nie wiedział, że Wailona z Els całe życie wolała przywdziewać kamizele i męskie spodnie niż dziewczęce sukienki. Wailono, zaczął cicho, za 7 nocy wyruszamy na południe. Słowa te dodały mi otuchy, ale już następne zasmuciły. Podczas mojej nieobecności będziesz najwyższą władzą w zamku Els. Och, powiedziała mi zaraz dodała, jestem zaszczycona twoim zaufaniem, panie. Ojciec potrząsnął kudłatą głową, prawdziwy lew zadający pytania łagodnie jak szczeniak. Spodziewałaś się czegoś innego. Może walki z psami Alizonu u mego boku. Zawstydzona spuściłam wzrok, ale zaraz spojrzałam na ojca, który ciągnął. Słuchaj mnie, to nie jest dobra sprawa, mogę cię zapewnić. Mógłbym z łatwością powiedzieć, że przewidziałem, iż pan jakiejś innej doliny ma kłopoty, ale byłoby to kłamstwo. Jadę może jak szaleniec, lecz nic innego nie zaspokoi pragnienia, które mnie dręczy. To pragnienie bicia się na miecze, pragnienie zabijania złych ludzi, pragnienie walki z towarzyszami broni u boku. Niektórzy szukają złota czy kobiet. Ja muszę szukać wojny. Odwrócił się i spojrzał na portret pani Amiel, mojej matki i jego żony, zmarłej 12 lat temu. Zanim poznałem twoją matkę, wyjeżdżałem z zamku Els na całe miesiące, nosiłem czystą tarczę najemnika. Ale potem wszyscy moi starsi bracia umarli na pełzającą zarazę, a ja poznałem Amiel, więc zostałem w Els, jak należało. Przez 17 lat zwalczałem w sobie chęć pójścia na wojnę. Obawiam się, że już dłużej tego nie zniosę. Byłaś dla mnie córką i synem, Wailono. Kazałem cię wyuczyć zarówno strategii władania mieczem, jak i dwornych kobiecych zachowań. Pod moją nieobecność panowie żołnierze dworu będą ci posłuszni jak suzerenowi. A jeżeli stanie się tak, że nie wrócę? Nie mów takich rzeczy, ojcze. Torak położył mi na ramionach swe mocne ręce. Muszę. Jeśli nie wrócę, naprawdę będziesz ich władczynią. Nie mamy męskich krewnych, którzy by ci zagrozili. Niewielu też panów krainy Dolin chciałoby zawładnąć Doliną Els, bo od północy i zachodu sąsiaduje z Wielkim Pustkowiem. A nawet jeśli pojawi się zagrożenie, wiem, że pani Wailona z Els stawi mu czoło i zwycięży. Uklękłam przed ojcem, podziękowałam za zaufanie i wiarę. Potem mi odprawił. Parę dni później odjechał, chociaż miesiąc mroźnego ducha ledwie się zaczął, a przy oddechu z ust wydobywały się kłęby pary jak dym ze smoka. Ojciec kazał mi poważnie traktować rady starszych, na przykład Kegana, starego gdrejliwego kapitana gwardii, a potem się pożegnał. Nigdy więcej go nie zobaczyłam. Inwazja psów Alizonu nie była przygraniczną potyczką. Z południa przybywały grupy obdartych uciekinierów, z początku nieliczne, potem ogromne. To, co opowiadali uchodźcy, było wręcz niewiarygodne, ale my wiedzieliśmy, że to prawda. Psy Alizonu miały broń, o jakiej nam się nawet nie śniło. Piechota nosiła dziwne urządzenia, które zabijały z daleka promieniem czerwonego światła.
Ze statku wychodziły wielkie, masywne, brzęczące metalowe machiny, które niestrudzenie pełzły przez kraj jak ogromne żółwie, wyrzucając przed siebie strumienie ognia. Mieszkańcy południa wycofali się do swych domostw i za mury miast, ale potwory przebijały kamienne bariery tak łatwo, jak kret ryje ziemię. Jak ktokolwiek śmiertelny miał pokonać martwe metalowe mechanizmy? Kiedy grupy coraz bardziej wymęczonych ludzi wędrowały na północ, w opowieściach o psach wreszcie znaleźliśmy dobre wiadomości. Zdawało się, że metalowe potwory nie były jednak niezniszczalne. Żeby się poruszać, potrzebowały zapasów z alizońskich statków. Zapasy te przekazywano w wielkim pośpiechu. Ponadto liczba machin była ograniczona, bo ze statków psów Alizonu nie wyjeżdżały nowe pojazdy. Nadzieja była tak silna, że coraz więcej mieszkańców Els wyruszało na południe, pozostawiając naszą dolinę bez obrony. Ale ponieważ byliśmy bardzo daleko od frontu, myśleliśmy naiwnie, że jesteśmy bezpieczni. Pewnej nocy, parę miesięcy po zawarciu umowy między panami Ingrim, Savronem i Windthorfem, leżałam w łóżku, zastanawiając się, czy mój ojciec jeszcze żyje i czy nasza ziemia odzyska pokój, który niegdyś był tak naturalny. Nagle usłyszałam dobiegające z dołu krzyki i odgłosy szybkich kroków, więc natychmiast wstałam. Po chwili w moje drzwi zastukał kapitan Kegan. – Pani, pani, jadą z Wielkiego Pustkowia. – Jadą? – powtórzyłam. Chwyciłam kolczugę i włożyłam ją przez głowę, potem otworzyłam drzwi i zobaczyłam zmartwioną twarz kapitana. Jeden z posterunków granicznych wysłał sygnał ogniowy, wyjaśnił, ale widać było tylko błyski, jak od piorunów, nic poza tym. Teraz do domostwa dotarł jeździec, półżywy, ma poparzoną skórę, jakby wpadł w palenisko w kuźni. Mówi, że zbliżają się metalowe potwory alizańczyków od północy. Miałam wrażenie, że moja krew jest zimna jak oczka kolczugi. Jak to możliwe? Wybrzeże na południu Wielkiego Pustkowia jest odwiedzane bardzo rzadko, chyba że przez opryszków. Może psy Alizonu przybiły tam niezauważone. Zresztą nieważne, jak pytanie, co robić. Możliwe, że nie możemy zrobić nic, powiedziałam, wciągając but. Jeśli połączone armie Wyżyny Hallak nie są w stanie zatrzymać najeźdźców, jakie są nasze szanse? Obawiam się, że teraz my zostaniemy uciekinierami. Kegan zesztywniał. Proponujesz, żebyśmy uciekli z zamku Els jak króliki wykurzone z nory? Gdyby to byli ludzie, nawet wielka armia, walczyłabym do śmierci u twojego boku. Ale ani miecze, ani kamienne mury nie zatrzymają metalowych potworów. Podniosłam hełm, który leżał na toaletce, tam gdzie większość pań układa pudry. Musimy odciąć ich linię dostawy, podobnie jak nasi rodacy na południu, ale żeby tego dokonać, musimy przeżyć. Kapitan Kegan zgodził się niechętnie i zeszliśmy schodami na dziedziniec, gdzie panował chaos. Kobiety i mężczyźni biegli na złamanie karku, z torbami, do których pakowali dobytek, a zawieszone nad nami ostrzegawcze dzwony biły na trwogę. Pani, powiedział nagle Kegan. Powinna spakować swoje rzeczy. Spojrzałam na schody. Nie ma czasu. Odwiedziłam mężczyznę, który przyniósł nam nowiny. Chociaż Belita, nasza mądra kobieta, cały czas nad nim czuwała, widziałam, że leży na łożu śmierci. Lewa strona jego twarzy była czarna i popękana, nie miał też lewego oka. Ale jeszcze mógł mówić. Co najmniej trzy metalowe machiny znajdowały się teraz jakąś milę od domostwa. Były ciężkie i powolne. Najwyraźniej do zabijania wrogów używały dalekosiężnego ognia. Potworom towarzyszyli piesi wojownicy i jeźdźcy, ale oddziały te niechętnie oddalały się od morderczych urządzeń. Tego dowiedziałam się, zanim poparzony wysłannik opuścił nasz świat. Po chwili milczenia przeszłam do rzeczy. Mamy chyba czas, żeby wysłać jeźdźców do okolicznych wiosek. Musimy też przesłać wiadomości do doli na południu i wschodzie. Dopilnuję tego pani, powiedział Kegan. I nie ma wątpliwości, że psy Alizonu będą chciały zademonstrować swą siłę, atakując domostwo. Nasi ludzie muszą zostać ewakuowani. Widzę, że spodziewali się tej decyzji, pani Wailono, zauważył kapitan, rozglądając się wkoło. Potem uśmiechnął się pierwszy raz, odkąd pamiętałam, i wyszedł. Z odległego wzgórza zobaczyliśmy pierwszego z alizońskich potworów. Był to wielki, ciemnoszary pojazd w kształcie podkowy. Poruszał się z prędkością idącego człowieka, ale nie widziałam, czy pełzał na nogach, czy kołach, czy może na brzuchu jak ślimak. Z jego szczytu strzelał gruby czerwonawy płomień, a tam, którędy przebiegał, wszystko stawało w płomieniach. Patrzyłam, zgrzytając zębami z bezsilnej złości, jak metalowy pojazd dotarł do murów zamku Els i zatrzymał się niczym gruby żuk, który doszedł do przeszkody, ale jest zbyt głupi, żeby skręcić w bok.
Powoli, aż krzyknęłam, widząc, jaką ma siłę, zaczął przebijać się przez solidną północną ścianę, która nie stawiała oporu większego niż świeży chleb pod palcem kucharza. Wieża północno-zachodnia, gdzie znajdowało się wszystko, co posiadałam i z którą wiązały się wszystkie moje wspomnienia, zadrżała jak pieniek uderzony siekierą. Potem z hukiem legła w gruzach. Nie ma już zamku Els, powiedziałam, odwracając się. Musimy jechać. Naszą grupę tworzyli prócz mnie Kegan z 20 żołnierzy, Belita, panie Nabora i Warda, kuzynki mojego ojca, dziesiątka służby i kilku mieszkańców pobliskiego Lormil. Ja i żołnierze mieliśmy konie, panie i mądra kobieta jechały wozami ciągniętymi przez osły. Pozostali szli pieszo. Przez cały dzień podróżowaliśmy na południowy zachód, chcąc oddalić się na bezpieczną odległość od psów Alizonu i dopiero potem zrobić naradę. Jeden z ludzi Kegana ustrzelił z łuku tłustego górskiego kozła, więc przynajmniej tego wieczoru porządnie się najedliśmy. Potem przedyskutowaliśmy możliwości działania. Obawiam się, że opactwa na wyżynie Hallak już pękają w szwach, powiedział Kegan. Poza tym, z tego co słyszałem, psy nie mają szacunku dla świętości dobry dam, niszczą opactwa swoimi machinami równie łatwo jak domostwa. Nie powinniśmy się jeszcze bardziej zbliżać do Wielkiego Pustkowia, zaczęłam. Jeśli bandy opryszków wiedzą o uderzeniu Alizończyków na północy, mogą się rozzuchwalić i przekroczyć nasze granice, jak szakale podążające za lwami. Sądzę, że powinniśmy ostrzec sąsiednie doliny i połączyć z nimi nasze mizerne siły. Jesteśmy odcięci od tych ze wschodu, wtrącił Kegan, ale wyślę paru jeźdźców, żeby ich ostrzec, więc w tamtych stronach wiadomość powinna ich rozejść się. Naszą nadzieją chyba jest południe. Może Dolina Ronans? Tak, powiedziałam, bo pani Gislain z zamku Ronans od dawna jest w przyjacielskich stosunkach z moim ojcem. Zadałam pytanie wszystkim w koło. Co myślicie o Dolinie Ronans? Wszyscy pomrukiwali na znak zgody. Zatem Ronans, zamknęłam rozmowę. Stałam na warcie parę godzin przed świtem. Gdy mnie zmieniono, przeszłam obok powozu Belity, idąc do mojego posłania. Ku memu zaskoczeniu wyszła na drogę i zapytała, jak minęła warta. Niczego nie widziałam ani nie słyszałam, odpowiedziałam spoglądając na północ. Co uważam za błogosławieństwo? Belita spojrzała w tym samym kierunku. Po chwili milczenia powiedziała. Cóż, na warcie stoją teraz Alvred i Leofric, nie my dwie. Aje, znów na nią spojrzałam. Ciekawe, dlaczego o tej porze jesteś na nogach? Jak sama powiedziałaś, to nie jest twoja warta. Belita uśmiechnęła się kokieteryjnie. Zamierzałam ubrać w strumieniu parę rzeczy, w tym siebie samą. Czekałam na ciebie, bo pomyślałam, że może będziesz chciała zdjąć na chwilę kolczugę i hełm. Zmarszczyłam brwi. Opuścić obóz przed świtem? Nie martw się. Albert widzi ze swojego posterunku strumień. Obiecał nas obserwować. Uniosłam brwi. Niezbyt dokładnie oczywiście. Belita uśmiechnęła się głupio, ledwie się powstrzymałam od roześmiania się w głos. Starsze, mądre kobiety patrzyły na Belitę z góry, bo nie potrafiła do końca zapanować nad emocjami, a w jej zawodzie dyscyplina jest nieodzowna. Starała się pokazać światu srogą maskę, ale czasami uczucia kipiały w niej jak wrząca woda, która unosi pokrywkę imbryka. Nigdy nie uwierzę, że to coś złego. Nie mogłam odrzucić jej propozycji. Nie kąpałam się w strumieniu, ale częściowo się rozebrałam i umyłam mydłem Belity. Bez zbroi i broni czułam się naga, ale też lekka jak piórko. Rzuciłam okiem na sylwetkę Alvreda, czarną w purpurowym świetle świtu. Belita myła głowę. Poszłam za jej przykładem. Czy włosy nie wplątują ci się w kolczugę? Zapytała moja przyjaciółka przez opadające loki. Zwykle je zaplatam, ale tamtej nocy nie miałam czasu. Byłoby praktycznie, gdyby je po prostu obcięła jak chłopak wstępujący do gwardii, ale... Ale nie jesteś chłopakiem, zapytała Belika, wyciągając z torby grzebień i szczotkę. Nie. Czasami muszę przypominać nawet sobie samej, że jestem panią, a nie panem, Bailoną. Od wyjazdu do Raka starasz się wypełniać obie role. Jeśli weźmiesz na swoje barki wszystkie niedole zamku Els, zestarzejesz się i umrzesz, nim wypełnią się twoje lata. Wyprostowałam się gwałtownie z poczuciem urażonej dumy. Jestem panią Wailoną z Doliny Els. Moim obowiązkiem jest wziąć na siebie nieszczęście, problemy ludu i podjąć odpowiednie działania, by im zaradzić. Belita podeszła do mnie z grzebieniem i szczotką w dłoni.
Teraz wyglądasz jak wykąpana w sadzawce wiejska dziewuszka, a we włosach masz tyle gałązek, że mogłoby się w nich zagnieździć szczury z nor. Suszenie, upiększanie się i odpoczywanie to jedyne działania, jakie powinnaś teraz podejmować. Jesteś bezczelna i niepoprawna, Belito, powiedziałam. Potem uśmiechnęłam się i przytuliłam ją mocno. Jesteś też moją najlepszą przyjaciółką. Nigdy się nie zmieniaj. Belita zaczęła właśnie rozczesywać moje włosy, kiedy w puszczy nad strumieniem rozległo się dziwne, jękliwe wycie. Obie zamarłyśmy, gapiąc się w kierunku, skąd dochodził dźwięk. Nie było widać niczego. Co to było? Zapytałam. Wilk? Znów usłyszałyśmy wycie, tym razem bliżej. Znam odgłosy wszystkich czworonożnych mieszkańców Krainy Dolin, odpowiedziała powoli moja przyjaciółka. To brzmi jak wycie wilka, ale inaczej. Zaczęłyśmy się szybko ubierać. Nagle usłyszałyśmy nie wycie, lecz dźwięk trąbki ostrzegawczej z naszego obozu. Belita pobiegła po kamienistym brzegu, nie zważając na moje wołanie, żeby zaczekała. Wbiłam się w kolczugę i chwyciłam miecz i hełm. Słyszałam teraz tętent kopyt i krzyki. Między strumieniem i obozem było niewielkie wzniesienie. Tam właśnie patrolował Alfred. Nie było go już widać. Belita zniknęła za pagórkiem, po chwili i ja się na niego wspięłam. Kegan i jego żołnierze byli rozproszeni, walczyli z bandą jeźdźców uzbrojonych w miecze i strzały. Widziałam, jak wieśniacy i nawet panie walczą wszystkim, co mają pod ręką. Byłam dumna z moich ludzi. Rzuciłam się w wir walki. Kiedy wyciągnęłam miecz z pochwy, zaatakował mnie jeden z jeźdźców. Nie miałam się jak bronić, rzuciłam w niego hełmem. Opuścił tarczę, żeby odbić pocisk. Zauważyłam, że jego brzuch chroniły tylko futra, więc kiedy przejeżdżał obok, cięłam mieczem w przestrzeń między tarczą i biodrami. Oszczepiło się głęboko, wysunęło się zbrukane krwią. Kiedy upadł, zobaczyłam, że w futrach schowane miał okrągłe pieczęcie kilku dolin. Trofea zbierane przez wiele lat, czyli byli to zwykli przestępcy, a nie obcy najeźdźcy. Nagle usłyszałam dziwny, syczący hałas. Spojrzałam w górę i zobaczyłam mężczyznę na koniu, trzymającego coś, co przypominało kuszę ze złota i srebra. Z przedmiotu tego wystrzelił czerwony promień, jakby prosta błyskawica. Uderzył w nasz obóz i w mgnieniu oka jeden z powozów stanął w płomieniach. Odgadłam, że broń była jednym z miotaczy ognia alizońskich najeźdźców, ale ci ludzie nie byli psami, tego byłam pewna. To bandyci, którzy zdobyli broń psów. Czy przeszli na stronę alizończyków? Czy psy i te wilkołaki są sprzymierzeńcami? Nie miałam czasu nad tym się zastanawiać, bo zagroził mi inny jeździec. Wyciągnął dziwny pręt o połowę krótszy od mojego miecza, zrobiony ze szkła albo kryształu, z wyjątkiem czarnej rękojeści. Kropelki zielonkawego światła skakały w górę i w dół krystalicznej tuby, jakby uwięziono w niej świetliki. Bandyta trzymał pręt w jednej ręce jak miecz, tak więc potraktowałam tę broń. Uderzyłam swoim oszczem, ale jakaś straszliwa siła przebiegła po stali, wlała się w moje ramiona i całe ciało, jak jad bazyliszka. Upadłam na twarz i już się nie podniosłam. Powoli budziło mnie miarowe podskakiwanie. Ostrożnie otworzyłam oczy i zobaczyłam, że siedzę prosto na koniu, ale nie o własnych siłach. Ręce miałam związane z przodu, a pętla ze sznura oplatała szyję konia, przywiązując do niej moje nadgarstki. Ostrożnie poruszyłam nogami. Lina przerzucona pod brzuchem konia wiązała mi kostki. Nie siedziałam na koniu sama. Powykrzywiane od reumatyzmu ręce obejmowały mnie z obu stron i trzymały lejce. Jechał ze mną jeden z bandytów, podtrzymując mnie jak swoją kochaną. Moim jedynym impulsem było walczyć jak dziki kot. Jedynym życzeniem – nadziać go na mój miecz. Ale to pierwsze nic by mi nie dało, a drugie było w tej chwili niewykonalne. Instynktownie, tuż po przebudzeniu, postanowiłam udawać, że śpię. Zmrużyłam jednak oczy, żeby obserwować sytuację. Spojrzałam na inne konie, po lewej i po prawej stronie. Na każdym z nich było dwoje jeźdźców, bandyta i kobieta z Els. Oznaczało to, że wilkołaki porwały nas nie dla jedzenia, bogactw czy dla samej chęci zabijania, ale dla żony. Rozpoznałam panią Wardę, jej siostrę i Belitę. Powrót Belity do obozu okazał się straszliwym błędem. Ponieważ bandyci byli uzbrojeni w jad bazyliszka i miotacze ognia, obawiałam się, że Kegan i jego żołnierze zostali otoczeni i wycięci do nogi. Nie widziałam żadnych uwięzionych mężczyzn. Po cichu poprzysięgłam ich pomścić. Ostrożnie przechyliłam głowę, żeby lepiej przyjrzeć się tym, którzy nas pojmali. Byli odrażający, odziani w większości w źle utrzymane futra. Blizn i przepasek na oczach było aż w nadmiarze. Wielu z nich brakowało palców.
Jeden z nich, chyba przywódca, zwrócił moją szczególną uwagę. Wcześniej jechał z przodu, ale teraz ściągnął wodze i pozwolił się wyprzedzić swym towarzyszom. Przyglądał się kobietom, jakby były końmi na sprzedaż. Całe jego ubranie, płaszcz, spodnie, bluza i buty zrobiono z szaro-białych wilczych skór. Broń miał przewieszoną przez ramię. Podjechał do mnie, napotkałam jego wzrok. Zacisnąłem oczy, ale za późno. Ho, panna waleczna się obudziła. Udawała mnie przytomną jeszcze przez chwilę, ale on ciągnął. Nie próbuj żadnych sztuczek, dziewko. Wiem, że słyszysz i rozumiesz. Bardzo dobrze, pomyślałam. Otworzyłam oczy i spojrzałam na niego z całą nienawiścią, na jaką mogłam się zdobyć. Tak, lepiej, powiedział szyderczo bandyta. Odważniejsza niż wszystkie pozostałe razem wzięte i niecuchnąca mocą. Bittard miał rację, cenna jesteś. Zrównał krok swego konia z moim, wyciągnął rękę, jakby chciał pogłaskać mnie po policzku. Splunęłam na niego, tylko się zaśmiał. Będziemy musieli cię pilnować, stwierdził mężczyzna odziany w wilcze skóry. Bardziej niż pozostałych kobiet. Jesteś intrygantką, wojowniczką, przewodniczką, tak jak ja. Nie jak ty, morderco, zaprzeczyłem gorąco. Przywódca bandytów roześmiał się rubasznie. Będą z tobą kłopoty, ale jesteś tego warta. Zależy, jaką cenę dajesz za swe nędzne życie, wilkołaku. Bandyta patrzył na mnie przez chwilę, potem się zaśmiał. Roześmiał się też mężczyzna za mną. Może moje groźby były puste, ale ja nie uważałem ich za aż tak zabawne. Obawiam się, że przypadkiem pozwoliłaś sobie na żart, powiedział wreszcie przywódca bandytów. No to żartuj, póki możesz, poradziłam zimno. Gdyby spojrzenia były sztyletami, a słowa strzałkami, żadnego z nas już by tu nie było, pani, ani ciebie. Nagle zesztywniał. Uśmiech na jego twarzy zamienił się w gniew. Konni jechali teraz ścieżką między dwoma zagajnikami. Z zachodu w oddali dobiegało dziwne wycie, takie samo, jakie słyszałyśmy z Belitą przy strumieniu. Wyprostowałam się i zobaczyłam, że jeźdźcy rozglądają się wkoło, a ich wierzchowcy nerwowo się kręcą. – Tak – krzyknął przywódca bandytów. – Wciąż za nami idzie. – Dobrze, niech sobie wyje całą noc. Nie wyślę więcej ludzi, dopóki nie dotrzemy do Smoczy Gór. Reakcja bandyty bardzo mnie zdziwiła. Zdawało się, że nienawidzi tego dziwnie wyjącego stworzenia, jak nienawidziłby ludzkiego wroga. Miał jednak ku temu powody, co okazało się bardzo szybko. Oczy bandytów zwrócone były na zachód, gdzie powtarzało się ponure wołanie. Mój wzrok przeskakiwał z jednego na drugiego. Żadne z nas nie spojrzało na południe, dopóki szare, białe i czarne kształty nie wyskoczyły spośród pobliskich drzew. Były to wilki, lśniące, szybkie i niezwykle ciche. Zobaczyłam świat jak za mgłą, kiedy mój koń stanął dęba i bił przed nim nogami w powietrzu. Mężczyzna siedzący za mną krzyknął zaskoczony i ześlizgnął się na ziemię. Ja byłam związana, więc choćbym się nawet starała, nie mogłam zsiąść. Ani spaść. Słyszałam wykrzykiwane rozkazy i jęki bólu. Wilki wpadały między ludzi, tnąc kłamie, unikając mieczy, wciąż denerwująco ciche. Mój kon oderwał się od grupy bandytów i wskoczył między drzewa. Szarpałam linę wokół jego szyi, jakby to były wodze, ale uciekające pianą zwierzę nie słuchało. Zacisnęłam zęby i unikałam uderzających gałęzi drzew. Modliłam się, żeby koń nie wpadł w żadną dziurę. Po bezmała kwadransie ucieczki koń zwolnił kroku. Podszedł do strumienia i opuścił głowę, żeby się napić. Potem wspiął się na lekkie wzniesienie i zaczął skubać słabą trawę, jakby wcale nie istniała. Pochyliłam się i zaczęłam żmudnie rozwiązywać zębami krępujące mnie sznury. Moje zęby ześlizgiwały się z grubej liny i boleśnie uderzyło siebie po raz 20. Wyplułam kawałki włókna, które udało mi się wyrwać i zaklęłam. Wytężałam się tak już od godziny, ale węzeł sznura wciąż sprawia wrażenie, że zrobiony jest z drewna. Miałam pragnienie i byłam zmęczona. Chciałam się uwolnić. Od uderzania w boki konia miałam poobcierane nogi. Nagle koń podniósł głowę i postawił uszy. Niewyraźna ludzka sylwetka poruszała się między powykręcanymi drzewami i skałami przywodzącymi na myśl menhiry. Czy był to podróżny, bandyta, coś gorszego? Pomyślałam z przerażeniem, że chyba to trzecie, bo koń lękliwie odsunął się od zbliżającej się sylwetki. Wydawało mi się, że zaraz znów podskoczy, ale nagle w powietrzu rozniósł się jakiś dziwny, wibrujący dźwięk. Odniosłam wrażenie, że wydobywał się z ciemnej figury. Mój koń lekko zajęczał. Zawahał się, potem ruszył do przodu, jakby przyciągany przez ten dźwięk.
Kiedy wyraźnie zobaczyłam to, co się do mnie zbliżyło, przeszył mnie zimny dreszcz. Chociaż szło wyprostowane, nie było człowiekiem. Miał długie nogi i ręce, szarobiałe futro na całym ciele, powiewający podobny do pióra ogon i głowę wielkiego wilka. Wilkołak. Nagle zorientowałam się, że stoi przede mną wyjące stworzenie, którego tak nienawidził przywódca bandytów. Było jego wrogiem, ale to mnie wcale nie pocieszało. Mio! Szarpnęłam linę owiniętą wokół szyi mojego rumaka. Koń, który zaledwie godzinę temu był zaślepiony z przerażenia, bez obawy podszedł do tego dziwnego stwora. Ten, nie przestając wydawać wibrującego dźwięku, poklepał pysk konia swą podobną do łapy ręką i wziął lejce, jak każdy ludzki jeździec. Uświadomiłam sobie, że wydają zdławione okrzyki strachu, niegodne dźwięki, które raniły moją dumę. Stworzenie miało szafirowo-niebieskie oczy. Przeniosło wzrok z konia na mnie. Zagryzłam wargę i oddałam spojrzenie. Przez całą minutę patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy walczyli siłą woli, a nie bronią. Wreszcie wilkokształtne stworzenie prychnęło, jakby się znudziło i odwróciło się. Człowiek zwierzę przesunął swe zakończone pazurami palce pod liną, która przywiązała moje ręce do konia. Odciągnął linę jak najdalej od skóry zwierzęcia i przegryzł ją ostrymi białymi zębami. Raz, drugi, trzeci. Człowiek wilk naciągnął linę, a jego wilcze kły dokonywały w ciągu sekundy tego, z czym moje ludzkie zęby nie mogły sobie poradzić przez godzinę. Wyprostowałam się i poruszałam nadgarstkami. Moje ręce były obrzękłe i purpurowe. Powracająca krew pulsowała tak silnie, że aż krzyknęłam. Stworzenie pochyliło się przed nimi nogami konia i przegryzło linę przywiązującą mnie do zwierzęcia. Pytania kłębiły mi się w głowie. Dlaczego to coś mi pomaga? Co to jest? Nie mogłam zaprzeczyć, że posiada inteligencję porównywalną z ludzką. Ale czy umiem mówić? Kim jesteś? Zapytałam drżąca. Rozumiesz mnie? Umiesz mówić? Jeśli nawet człowiek wilk zrozumiał, nie dał tego po sobie poznać. Postawił uszy jak pies, spojrzał w poskręcany las, z którego wyjechałam. Z oddali dobiegło wycie. Stworzenie nagle odskoczyło. Czasami poruszało się na dwóch nogach, czasami na wszystkich czterech. Już prawie na nie zawołałam, ale się powstrzymałam. Nie wiedziałam, co nim kierowało, ale było mi trudno uwierzyć, czy czysty altruizm. Zsiadłam z konia i chwyciłam wodze. Po raz pierwszy zauważyłam pistolet strzałkowy umieszczony w kaburze przymocowanej do siodła. Wyjęłam go i zobaczyłam prawie cały komplet strzałek, za co dziękowałam sukarczykom. Dobrze, ale co robić? Przywódca bandytów mówił coś o smoczych górach, poszarpanej linii szczytów na północy. Wydawały się celem dobrym jak każdy inny, ale najpierw musiałam odpocząć. Byłam jedna przeciwko wielu. Nie miałam towarzysza broni na straży. Przywiązałam lejce konia do krzaka i powlokłam się do strumienia. Jechałam wzdłuż strumienia, który prowadził na północ, w kierunku smoczych gór. Kiedy przyglądałam się niewielkiemu pagórkowi po lewej stronie, koń wzdrygnął się i odskoczył w bok, jakby nadepnął na węża. Obrzuciłam wzrokiem kamienistą ścieżkę, ale niczego nie zauważyłam. Kiedy podniosłam wzrok, spojrzały na mnie niebieskie, iskrzące oczy człowieka wilka. Przycupnął na wzniesieniu jak wiewiórka. Cofnął się, kiedy wyciągnęłam pistolet strzałkowy, ale nie strzeliłam, więc pozostał skulony. Wilkołaki, powiedział głuchym głosem. Dziwnie było usłyszeć zrozumiałe słowo z tego zwierzęcego pyska. Co? Spojrzał na wschód. To termin, którego używacie do określenia takich jak tamci, prawda? Złodzieje, mordercy, to wilkołaki. Zgadza się, przyznałam ostrożnie. Co z tego? Człowiek zwierzę pochylił się, jego futro się zjeżyło. Chciałbym cię poinformować, że wśród prawdziwych wilków takie zbrodnie są nieznane. Wilki nie opuszczają swoich dzieci ani przyjaciół. Nie wywołują wojen. Polują, ale nie dla przyjemności. I są lojalne w stosunku do swych stad. Jestem pewien, że bardziej niż wielu ludzi w stosunku do swych panów suzerenów. Naprawdę? Zapytałam. Czułam, że muszę się bronić, jakbym reprezentowała całą ludzkość. Bardzo przypominasz wilkołaka, mój kudłaty przyjacielu. A wilkołaki to zdecydowanie stworzenia ciemności. Czy również im przypiszesz taką szlachetność? Kiedyś bym to zrobił, sarknął człowiek wilk. Nie odpowiadają za to, kim dziś jesteśmy.
zostali stworzeni i wykorzystani jako naczynia ciemności. Jeśli nie przez ludzi, to przez tych, którzy prezentują podobną pogardę dla swych żywych przyjaciół. Prychnęłam. Nie możesz porównać mojej rasy z dawnymi władcami wyżyn Hallak, ludźmi wilkami. Nie wiem, dlaczego wybrałeś mnie, żebym wysłuchiwała twoich pochwał pod adresem wilczych przyjaciół, ale... Przerwałam i znów podniosłam broń, bo człowiek wilk wygiął grzbiet, więc czułam, że się rzuci. Rzucił się istotnie, ale w bok, nie na mnie, a strzałka poleciała w powietrze. Przez resztę nocy nie widziałam ani nie słyszałam wilkołaka. Jak ochrzciłam to stworzenie, chociaż cały czas czekałam w pogotowiu na jego powrót. Widziałam, że spadnę z siodła, jeśli się zaraz nie prześpię. Przebijałam się przez labirynt kanałów, które przecinały wielkie pustkowie. Moim jedynym kompasem był widok szczytów Smoczych Gór. Kiedy przejeżdżałam obok takiego kanału, zauważyłam lazurowy blask. Mgłę rozświetlało coś, co było ukryte za skałą. Zawróciłam konia i ruszyłam w wąską szczelinę. Ruiny prastarych znajdowały się nawet w krainie dolin, chociaż większość ludzi ich unikała. W niektórych panowała wroga atmosfera, inne były obojętne, jeszcze inne naprawdę przyjazne. Belita nauczyła mnie, że ruiny ostatniego rodzaju są zbudowane z jaśniejących błękitnym kamieni. Jeśli to takie miejsce... Okrążyłam ostro zakończoną skałę i zobaczyłam błyszczącą zieleń, rozciągającą się od jednej skalnej ściany do drugiej. W środku znajdowało się duży okrągły podium, otoczony kilkoma grubymi palami, sięgającymi do piersi. Na środku podium stała niewielka świątynia z turkusowego kamienia. Czułam przyjazne pulsowanie, które przeszywało powietrze, przepojone dobrem i bezpieczeństwem, jak moje najwcześniejsze zamglone wspomnienia matki. Koń wyraźnie przyspieszył kroku, sądzę, że i on czuł życzliwą atmosferę. Zachowałam kawałek sznura, który mnie skrępowano. Teraz spętałam nim konia, chociaż nie przypuszczałam, żeby chętnie opuścił tę oazę na wielkim pustkowiu. Kamienne schody prowadziły z ziemi na postument. Weszłam ostrożnie, chociaż z każdym stopniem byłam pewniejsza, że tu nie spotka mnie nic złego. Podeszłam do małego budynku. Miał proste, zakończone łukiem wejście, bez drzwi. Ze środka biło światło, trochę jaśniejsze niż na postumencie czy na zewnątrz świątyni. Odważnie weszłam do wnętrza. W budynku było tylko jedno pomieszczenie, niewiele większe niż moja sypialnia w zamku Els. Na ścianach znajdowały się dwa okna, jedno na południowej, drugie na północnej. Ściana zachodnia była właściwie częścią świątyni, zbudowaną z większej liczby błękitnych kamieni. W południowym końcu świątyni zauważyłam mały drewniany stół z jednym krzesłem. W północnej części stało dziecinne łóżko, pokryte świeżym sitowiem, tak zielonym, jakby zebrano je tego ranka. Ogarnęło mnie dziwne uczucie, jak gdyby nagle otworzyły się drzwi do środka, wpadł porów wiatru. Odwróciłam się i zobaczyłam na stole sztućce, talerz parującego jedzenia i kubek ciemnoczerwonego napoju. Żadna fizyczna osoba nie mogłaby tego wszystkiego przynieść, niezauważona przeze mnie. Za powitanie w tym domu serdeczne dzięki, powiedziałam głośno, powoli podnosząc wzrok na powałę. Za poczęstunek, moje najlepsze życzenia. Mieszkańcom tego domu winszuję szczęśliwego losu. Potem zjadłam posiłek, który pojawił się z powietrza. Byłam okropnie wygłodzona. Nie mogłam odróżnić mięsa ani warzyw, ale każdy kęs topił się na moim języku jak masło. Dziwny napój, który nie był winem ani miodem pitnym, napełnił moje gardło ciepłem, które rozlało się po całym ciele. Kiedy skończyłam, zjadłam buty i kolczugę i z westchnieniem wyciągnęłam się na łóżku. Zapadłam w sen bez snów. Żadna myśl o wilkołakach czy innych stworzeniach nie zdążyła przemknąć mi przez głowę. Obudziłam się w jednej chwili, całkowicie odświeżona. Usiadłam z uśmiechem i spuściłam nogi z łóżka. Dzień dobry, droga pani. Wypoczynek chyba dobrze ci zrobił. Wilkołak siedział na krześle po drugiej stronie pomieszczenia. Opierał się łokciem o stół, swobodnie, jakby właśnie zjadł ze mną śniadanie. Wsunęłam dłonie pod kolczugę, gdzie schowałam pistolet strzałkowy. Po chwili zorientowałam się, że trzyma go człowiek-zwierzę. Broń nie jest tu mile widziana, pani. Tolerowana może, ale z pewnością nie wolno jej tu używać. Wilkołak stanął na swych długich, wilczych nogach i podszedł do mnie, podając pistolet. Również wstałam i z wahaniem przyjęłam broń. Dlaczego tu jesteś? Zapytałam. Chciałbym przeprosić, jeśli wczoraj cię obraziłem, powiedział człowiek-wilk.
Niektóre tematy bardzo mnie denerwują. Poza tym mamy wspólne cele i wspólne nienawiści, o których powinniśmy porozmawiać. Rozejrzał się po świątyni, opuścił uszy, ale nie tu. Gniew i wojna nie mają wstępu do tego miejsca. Poczekam na ciebie na zewnątrz. Poszedł do wyjścia na swych nogach o podwójnych stawach. Poruszał się z dziwnym wdziękiem, jak tancerz na czubkach palców. Mówił dziś mniej głucho, swym warczącym głosem chciał chyba wywierać wrażenie na ludziach. Czekaj, czym jesteś? Wilkołak patrzył na mnie przez chwilę. Jego oczy miały taki sam turkusowy odcień jak kamienie świątyni. To długa historia, pani. Może lepiej odłożyć ją na później. To mówiąc, wyszedł. Naciągnęłam buty, włożyłam kolczugę i poszłam za nim. Z każdym stopniem kamiennych schodów poczucie spokoju i dobroci zmniejszało się, budziły się wątpliwości. Jak mogłam zaufać temu stworzeniu? Czego chciało? Wilkołak czekał na mnie przy koniu. Znów wydawał wibrujący dźwięk. Koń sięgnął pyskiem do pokrytej futrem dłoni, jakby spodziewał się tam znaleźć jakiś smakołyk. Wilkołak pochylił długi pysk w kierunku pistoletu strzałkowego, który ostrożnie trzymałam przed sobą. Wciąż jesteś podejrzliwa, zauważył. Ludzie zawsze ostrożnie podchodzą do nieznanego, wyjaśniłam. Zwłaszcza w krainie takiej jak nasza, gdzie śmierć może przyjść pod postacią człowieka albo zwierzęcia, broni lub siły woli. To uczciwe. Wilkołak spokojnie poklepał konia po pysku, aż odezwałam się znowu. Wczoraj były wilki. Stado Granela. Granela? Przywodzi stado, kiedy mnie nie ma. We wczorajszym ataku zginęły 3 wilki. Szekar ma 2 zabitych i kilku ciężko rannych. Szekar? Przywódca bandytów. Ten, który ubiera się tylko w skóry wilków i to tylko mojego koloru. Stworzenie przesunęło zakończoną pazurami ręką po swoim futrze. Na piersi i brzuchu miał białą smugę, przypominającą wąską koszulę z herbem. Robi mi na złość. Opuściłam pistolet i wsunęłam go za pas. Czy to wspólna nienawiść, o której wspominasz? Istotnie. Będzie się starać dotrzeć do swojej kryjówki niedaleko Smoczy Gór. Jedzie tam, żeby spotkać się z obcymi. Dlaczego ten szekar miałby szukać najeźdźców? Będzie chciał większej liczby broni, pistoletów, które zabijają z dużej odległości. Obcy zaś potrzebują ludzi do obstawy wypraw na dalekie morze i z powrotem. Czyli bandyci zawarli pakt z psami Alizonu, krzyknęłam. Gdybym tylko mogła ostrzec Dolinę Ronans i krainy poniżej. Twoi ludzie, którzy przeżyli, wyślą ostrzeżenie na południe. Pieszo i z rannymi nie mogą mieć nadziei na dopędzenie Szekara. Moi ludzie? Niektórzy żyją? Zapytałam podekscytowana. 4 albo 5 czuwa nad nimi Akria ze swym stadem. Akria? Matka Granela. Zmarszczyłam brwi. Ludzie błędnie zinterpretują obecność wilków. Moi czworonożni kuzyni będą uważać na wrogów i drapieżniki. Może podrzucą twoim ludziom królika czy dwa. Będą unikać bezpośrednich spotkań z twoimi żołnierzami. Żołnierze, czy jest wśród nich jeden stary, siwy? Nie wiem. Pani, dzisiejszego ranka zadajesz mnóstwo pytań. Naprawdę powinniśmy już ruszyć. Może wieczorem będę mógł powiedzieć ci więcej. Oczywiście masz rację. Muszę zebrać czworonożnych braci. Będziemy na ciebie czekać u wejścia do kanionu. Wilkołak opadł na 4 łapy i odbiegł z zaskakującą prędkością. Zacząłem już myśleć, że to on, a nie coś, ale kiedy wbiegł między leśne zwierzęta, trudno go było od nich odróżnić. Zastanawiałam się, czy sprzymierzenie z tajemniczym człowiekiem zwierzęciem to rozsądny krok. Ale spojrzałam na błękitną świątynię. Gdyby wilkołak był zły, nie mógłby postawić nogi na postumencie. Tego byłam pewna. Wilkołak przez cały dzień biegł przed moim koniem. Widoczny przed nami zarys Smoczych Gór wciąż rósł. Nie widziałam wilków, ale słyszałam, jak przywołują swego dziwnego przywódcę. Pod wieczór poprowadziły mnie wąską dolinką na wschód, do wzgórz położonych u stóp Smoczych Gór. Teraz zobaczyłam wilki. Było ich około 20. Biegły, jakby nic nie ważyły, dotykając łapami ziemi tylko po to, żeby gnać dalej. Mój koń zdawał się nie zwracać na nie uwagi. Nawet jakiś wilk przebiegał tuż przed nim. Daleko przed nami wilkołak stanął na 2 nogach pod smaganym wiatrem klifem.
U stóp skały zobaczyłam niewielki budynek, prawie całkiem schowany, przyklejony do skalnej ściany. Do domku prowadziło jedno wejście, wyczyszczone z odłamków skał, szerokie na tyle, że mogło nim swobodnie przejechać dwóch jeźdźców. Co to za miejsce? Zapytałam. Dobra kryjówka na noc, odpowiedział człowiek wilk. W środku są zapasy i woda. Wilki zniknęły w dzikim terenie. Ja zsiadłam z siodła. Uwiązałam konia i poszłam za wilkołakiem. Główny korytarz prowadził prosto w głąb klifu. Na ścianach widać było liczne wejścia, odchodzące jak promienie od centralnego holu. Były też statuetki i popiersia pokryte kurzem wieków. Figury przedstawiały ludzi i legendarnych półludzi, jak satyry czy syreny. Proszę, powiedział mu wilczy przewodnik, wskazując wejście po lewej stronie. Weszłam za nim i zobaczyłam szeroki, spokojny basen z iskrzącą, błękitną, świecącą wodą. Bijące z niej światło pozwalało zobaczyć, co znajdowało się w pomieszczeniu. W głębi złożone były stosy wędzonego mięsa, worki ze zbożem i gliniane garnki, niewątpliwie wykonane w krainie dolin. Zastanawiałam się, skąd wziął je człowiek wilki, jakie tu przyniósł. Po lewej stronie znajdowało się palenisko albo piec, a obok sterta drewna. Prawa strona pomieszczenia pogrążona była w ciemności. Dobrze się tu urządziłeś, skomentowałam. Czy to twój dom? Prawie. Tu się urodziłem. Położyłam się na sienniku suchego sitowia, który wilkołak znalazł w ciemności. On sam wyciągnął się na tkanej chuście parę stóp dalej. Ogień jasno oświetlał tę narożną alkowę, migocące płomienie odbijały się w podłodze. Właśnie skończyłam jedzenie suszonego mięsa, kiedy mój wilczy towarzysz przemówił. Kiedyś była to piękna kraina. Ziemia darzyła bogactwem i urodzajem. Zwierzęta spokojnie wędrowały po lasach, a ptaki śpiewały każdemu, kto o to poprosił. Ale już wtedy żyli ludzie jak teraz, którym nie wystarczała różnorodność natury. Formowali żywe stworzenia jak rzeźbiarz modeluje glinę. Stworzyli istoty dotąd nieznane. Niektóre służyły za ambasadorów między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Inne wyruszyły śladami przodków, przez ląd i wodę, w miejsca, których tamci nie byli w stanie skolonizować. W wodzie żyją krogany, w powietrzu flaneny, a pod ziemią tasy. Jeszcze inne zaś nie były niczym więcej niż żywymi portretami tworzonymi z wyobraźni. Mówisz, jakbyś tam był, powiedziałam miękko. Byłem. Zaczęłam, ale to znaczy, że jesteś taki stary. Zęby wilkołaka błysnęły w uśmiechu. W pewnym sensie jestem bardzo stary, w innym nie. Odrobinę cierpliwości, a wszystkiego się dowiesz. Cierpliwość to cnota, której brak większości ludzi. Brakowało jej też paru prawie ludzkich prastarym dawno, dawno temu. Wszystkie tajemnice wszechświata i nie tylko zostały im w końcu wyjawione, ale wielu z nich nie mogło się doczekać. Moce i sprzymierzeńcy ciemności zostali zwołani tylko po to, żeby uciec i rozprzestrzenić się po świecie jak ogień w lesie. Cień naznaczył ludzi, zwierzęta i stworzenia pośrednie, podobne do mnie. Wybuchła wojna. Walczono bronią taką, że pistolety obcych są w porównaniu z nimi śmieszne. Góry padały jak dziecinne klocki. Morza wysychały albo się przemieszczały. Piękna kraina stała się wielkim pustkowiem. Pozostał mądry człowiek, Gwart, który uznał, że kilku wybrańców powinno wyskoczyć ze strumienia życia do czasu, kiedy wszystko się uspokoi. Wybrał paru swoich uczniów, między innymi mnie, bo nie oceniał naszego wyglądu zewnętrznego. I poszliśmy z nim do ukrytej piwnicy. Potem spaliśmy. Spaliście? Prawie dobre słowo. Wilkołak przewrócił się na plecy. Chyba przyglądał się sklepieniu. W końcu się obudziłem, sam. Wszyscy oprócz mnie zmarli albo odeszli. Miałem umysł i pamięć nowonarodzonego szczeniaka. Jeśli inni byli jak ja, mogli po prostu zginąć na bezdrożach. Pełzałem od komnaty do komnaty, nie czułem nic oprócz kurzu i leżących tu od wieków kości. Wreszcie znalazłem Gwarta w jego komnacie. Wyglądał na całego, tylko uśpionego. Ale kiedy go dotknąłem, umarł. To przebiło moją zaćmioną pamięć i zawyłem dla niego. Przerwał na chwilę. Czułam jak żal i
jego żal i znów pomyślałam o rozdźwięku między tym zwierzęcym wyglądem i wrażliwą osobowością. Gdyby opuścił wielkie pustkowie i udał się do krainy ludzi, zostałby zabity od razu. Świadomość ta sprawiła, że zawrzałam z gniewu na tę niesprawiedliwość. Wilkołak ciągnął. Słyszałem pytające wołania ludzi, rozdarty żałobą. Stałem na dwie nogi i poszedłem za dźwiękiem. W ten sposób natknąłem się na bandę Szekara. Bandyci weszli do sanktuarium, nigdy nie dowiedziałam się dlaczego. Przypuszczam, że ich wtargnięcie miało coś wspólnego z moim przebudzeniem. Tak czy inaczej, pierwszym impulsem bandytów było zabicie mnie. Byłem naprawdę bezbronny. Ale Szekar lekceważąco odnosił się do prastarych. Kazał mnie pojmać. Łatwo było wydać taki rozkaz. Nie wiedział, dlaczego mój umysł był osłabiony, ale widział we mnie interesującą możliwość. Na początku traktowano mnie jak ulubionego pieska. W miarę jak rozjaśniało mi się w głowie, zacząłem uważać Szekara za swojego pana. Wilkołak skrzyżował swoje długie ramiona na piersi i ściągnął wargi, odsłaniając kły. Niektórzy ludzie mają groźne psy albo konie bitewne, których wszyscy im zazdroszczą. Ale kto mógłby się poszczycić oswojonym wilkołakiem? Pozwól powiedzieć tylko, że przez parę miesięcy narosło we mnie niezadowolenie z takiego losu. Kiedy odzyskałem pamięć, podczas jednej z wypraw uciekłem na wielkie pustkowie. Prawdziwe wilki z puszczy szybko mnie zaakceptowały. Przecież po to właśnie zostałem stworzony. Od tego czasu napadamy na Szekara i jego bandę. Przez parę chwil słychać było trzaskanie ognia. Stało się to trudniejsze, odkąd przybyli obcy. Szekar nie może dostać więcej tej straszliwej broni. Możesz liczyć na moją współpracę, oczywiście, powiedziałam. Ale nawet razem, jaką mamy szansę na pokonanie psów Alizonu i ich miotaczy ognia? Wilkołak przewrócił się na bok i spojrzał na mnie. Jego oczy błyszczały w ciemności jak dwa jasne opale. Podniósł jeden palec do ust, jakby kazał mi zamilknąć. Ach, pani, pokonanie ich musimy zostawić swoim rodakom. Nasze zadanie jest łatwiejsze. Jeśli każdy z nas weźmie połowę stada i zrobi wszystko, co w jego mocy, może uda nam się spowodować dość zamieszania, żeby uwolnić twoich ludzi. Mam wziąć pół stada? Jak powiem wilkom, co mają robić? Będą wiedziały, droga pani, zaufaj mi. Ale czy nie powinniśmy najpierw podkraść się pod obóz bandytów, zobaczyć, jak rozstawili straże? W rzeczy samej, przerwał wilkołak. Ale odłóżmy to zadanie do jutra. Teraz powinniśmy się przespać, choć ja dobrze się wyspałem przez wiele lat. Mężczyzna wilk uśmiechnął się, a ja pomyślałam, że jeszcze dwa dni temu uznałabym jego uśmiech za przerażający. Jak szybko rzeczy się zmieniają. Wątpię, żebym jeszcze tydzień temu uwierzyła, że wilkołak istnieje, nie mówiąc o tym, że jest moim sprzymierzeńcem. Człowiek-wilk zauważył, że moje oczy się poruszają i usiadł. Jeśli przeszkadza ci moja obecność, pani, mogę sobie znaleźć inne pomieszczenie do spania. Nie, nie, powiedziałam szybko. Nie chcę o tym słyszeć. Właśnie myślałam o ostatnich wydarzeniach. Nie kazałabym ci odejść, mimo że jeszcze niedawno bardzo bym tego chciała. Wilkołak chętnie się położył. Jak sobie życzysz, droga pani. Rano człowiek-wilk powitał mnie, przychodząc z dwiema zakurzonymi torbami. Położył je ostrożnie na ziemi, otworzył jedną z nich. Potem sięgnął do środka i wyciągnął owalny kamień oprawiony w bransoletę. Kamień był turkusowy, jak świątynia prastarych. Co to jest? Zapytałam. Forma ochrony, wyjaśnił wilkołak. Włóż ją. Posłuchałam, a człowiek-wilk ciągnął. Jest jeszcze tuzin takich kamieni. To bardzo ważne, żebyś dała je kobietom z twojej grupy. Muszą je jak najszybciej włożyć. Nie wolno wam ich zdejmować, dopóki nie oddalicie się na bezpieczną odległość od obozu bandytów. Przez chwilę siedziałam w milczeniu, oglądając niebieski kamień. Zdawało się, że emanuje z niego poczucie pewności, jak ze świątyni. Przed czym będą nas chronić? Wilkołak uśmiechnął się i podniósł drugą torbę. Tu jest parę rzeczy gwarta, odpowiedział, przesuwając pasek przez głowę. W młodości wiele się od niego nauczyłem. Dość, żeby przygotować niespodziankę naszym przeciwnikom. Użyjesz przeciwko nim magii prastary? Odważyłam się zapytać. Człowiek-wilk skinął głową, potem zawołał. Och, jest jeszcze i to. Sięgnął znów do pierwszej torby, wyciągnął sztylet w futerale.
Rękojeść wyrzeźbiona była dość porządnie, w kształt wilczego łba. Nie zawsze walczyliśmy kłami i pazurami, wyjaśnił. Obecnie, jak sądzę, potrzebujesz tego bardziej niż ja. Podziękowałam mu za sztylet. Teraz, droga pani, powiedział, myślę, że powinniśmy się przygotować do drogi.